obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego we Wrocławiu. To okazja do oddania hołdu bohaterom tamtych dni i przypomnienia niezwykłego związku Wrocławia właśnie z powstańcami, bowiem po II wojnie światowej właśnie do tego miasta przyjechało około 500 powstańców. Do dnia dzisiejszego we Wrocławiu żyje 7 z nich. Jest to rocznica wyjątkowa, nie tylko dlatego, że okrągła, ale także dlatego, że jeżeli chodzi o te okrągłe rocznice, zapewne ostatnia, kiedy jeszcze w dosyć dużym stopniu ci, którzy wówczas walczyli, czyli powstańcy warszawcy, część z nich jeszcze żyje i jeszcze może być podczas tych uroczystości obecna. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich aktywnie włącza się w obchody jubileuszowe. Z tej okazji przygotowano specjalną wystawę. Otwieramy wystawę, która opowiada o Powstaniu Warszawskim poprzez zbiory, które mamy w Ossolineum. Między innymi są to zbiory przekazane przez rodzinę generała Tadeusza Bura-Komorowskiego, a więc tego człowieka, który podjął tę bardzo trudną i bardzo do dziś kontrowersyjną decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Staraliśmy się zrobić przekrój różnorodności tak naprawdę naszych zbiorów, które znajdują się w Narodowej Bibliotece Ossolineum, ale również Muzeum Książąt Lubomirskich. I możemy znaleźć tutaj fotografie z epoki, czasopisma, również książki, które już są później z dedykacjami do uczestników Powstania, jak i również pamiątki historyczne z kolekcji Władysława Bartoszewskiego oraz Jana Nowaka Jeziorańskiego. To na przykład wycinki prasowe, komunikaty powstańcze, zdjęcia zarówno te bardzo znane, jak i zdjęcia prywatne, ale różne także artefakty upamiętniające Powstanie Warszawskie w kolejnych latach. Przez te kilka miesięcy trzeba było zdecydować, co można pokazać, czym dysponujemy. Część rzeczy została pożyczona spoza naszych zbiorów, właśnie hełmy i pistolet maszynowy Sten pochodzą z Muzeum Militarów, oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia. 1 sierpnia 2024 roku mija 80 lat od dnia, kiedy zgrupowania Armii Krajowej rozpoczęły walkę o Warszawę. Decyzja podjęta przez kierownictwo AK w ostatnich dniach lipca 1944 roku miała tragiczne skutki. Stolica została zniszczona i mieszkańcy zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Dzięki ich niezwykłej odwadze walka rozpoczęła drogę do wolności i oswobodzenia miasta, a w końcowym rozrachunku do pełnego zwycięstwa. Należy pamiętać o patriotach, prawdziwych patriotach, którzy byli gotowi bez wahania oddać życie dla wolności, wolnej i niezależnej ojczyzny. O nich trzeba pamiętać już w tej chwili codziennie. To nie jest tak, że to jest od jubileuszu do jubileuszu. Po prostu musimy o nich pamiętać codziennie. Wrocław, miasto, do którego po wojnie trafiło około 500 powstańców warszawskich, jest jednym z miejsc szczególnie związanych z historią powstania. Dziś żyje tu jeszcze 7 z nich. Stanisław Wołczaski, Jerzy Tarnawski, Włodzimierz Ruśkiewicz, Andrzej Jakubowski, Maria Downarowicz, Teresa Moździerz i Barbara Majewska-Krzysik. W 1945 roku grupa powstańców, około 500 osób, we Wrocławiu znalazło swoją przystań. Tu zaczęli zakładać rodziny, tu robili kariery, tu żyli i tak naprawdę ci powstańcy tworzyli Wrocław, polski Wrocław. Z niemieckiego Breslau przechodziliśmy w polski Wrocław. Gro lekarzy zakładało szpitale, których nie było tutaj. Tadeusz Mikulski zakładał naukę polską, polonistykę, zakładał życie kulturalne, tworzył między innymi. Więc tak naprawdę ci powstańcy, którzy tutaj wylądowali, to był taki kamień węgielny polskiego miasta. Dlatego też bardzo ważne jest to, żebyśmy tego dnia szczególnie jeszcze o nich pamiętali. Ewa Miedzwiecka, Echo 24.